surowiec, korel surowiec. To jest ten facet. On jest tu oczywiście w ograniczonej rozdzielczości. I z niego zostaje zabrane te zmarszczki tylko, no bo nie zęby, nie ręka, nie jakieś inne rzeczy. On był normalnie służył za reklamę drukarek chyba, w jakichś reklamach pism komputerowych. Ja nie miałem nikogo z takimi zmarszczkami, no więc się posłużyłem facetem. No i później ta praca, zaraz poszukajmy, to będzie w... No to te zmarszczki zostały wzięte, te zostały, bo to są te same co tu, prawda, wzięte zostały do ust. No oczywiście później tam coś manipulowałem z tym. To, ta góra chińska, to została wzięta z jakiejś takiej hali fabrycznej znowu przerobionej, tu jeszcze te resztę okien widać. Chodziło o to, żeby to taka trochę wyszło niby no bo jego chińskość chyba nadal została tutaj. Tak, no, dokładnie. Natomiast tam bym panu pokazał te warianty w tej pracy, o którą mi chodzi. Dokładnie ta sama praca, tylko inaczej kolorystycznie i czasem nie mogą się zdecydować, przy której zostać. Ja po prostu zrobiłem ciemne nogi i dodałem tutaj cień, bo mnie to tak jakoś raziło. Jak zrobili duże powiększenie na wystawę i myślę, że te kamienie się jakoś tak uciekają wstecz, no to więc trzeba co... To drobiazgi, tu były takie retusze. I zaraz, ja chyba otwieram nie tą, co potrzeba, przepraszam. Znaczy nie tyle ucięte, co w ogóle usunięty tamten. Ten został w mury jak były, natomiast ponieważ ten balon miał zupełnie inne końcówki, więc mu dałem takie w formie takich zagiętych jakieś. Ten został bez zmiany i rozrzuciłem je po niebie. Myślę, że tak jest lepiej. No i to. Bo to jest tamta praca, to jest właśnie o ta praca. To jest to na czym, co wszyscy widzieli tego fiuta. A tu w zasadzie no ja ją przerobiłem w ten sposób, że zrobiłem tutaj, dodałem sobie własne usta, bo akurat nie wiemy kto pozować, więc z jednej kamery strzeliłem. Później sobie troszeczkę jeszcze wygiąłem tak na Mussoliniego. Dodałem jeden hak z wierzchu, już żeby było równo. Wydłużyłem trochę tą głowę chyba, tak jakieś, tamta jest silniejsza ta pierwsza, tylko ja mówię, no jest ten zestaw skojarzeń, który był mi jakby obcy. No. I tu były pokazane. O, to jest to. Aha. I pojedźmy po prostu slideshowem. Dużą trudność, co właściwie wybrać, wie pan, która z nich jest lepsza, która z nich jest gorsza, bo każda miała swoje zalety i za każdym razem się jakby zmieniał sens tego, co zostało pokazane. No. Wybrałem tamtą jako ostateczną i tak zostało. No i widzi pan, tu je o te głowy, tu jakieś takie zegarem, tych było od cholery, tych było kilka, no to na początku było ich sporo rozmaitych. Było trudno później 10 krzyży umieszczać obok siebie, no trzeba wybrać jakiś, a żal wyrzucić znowu, bo też mi się wydaje, że to było fajne, nawet sobie zostanie. Także, wie pan, mogę panu to skopiować, to jest 3, dobrze. Tu z tego nie skopiuję, bo to jest tak. Ponieważ i tak zmniejszacie, to nie ma znaczenia chyba. Ale ja wtedy poszedłem po prostu do firmy Wobis, zamówiłem sobie komputer i pomyślałem, nie, to ja muszę mieć potężną ilość RAMu, więc zamówiłem 16 MB. Później przeczytałem, kupiłem jakieś podręczniki, jeszcze oni mi go nie zbudowali, jak się przekonałem, że chyba trzeba podwyższyć, zadzwoniłem po 62. Później jeszcze dalej czytając, przekonałem się, że 64 to byłoby to, o co mi się rozchodzi. Ale później jeszcze powiększenie do 128 i na tym stanęło. Przy pierwszym komputerze było Pentium MMX, to zwykłe Pentium 200 i pamięć 128 MB i potężne dwa dyski po 2 GB każdy. To był 97, to była moja pierwsza przymiarka. Drugi komputer, który to ten, co myśmy oglądali, coś co chwila zawiesza, został wymyślony od początku do końca przeze mnie, więc tego sobie tylko zawdzięczam temu, że on nie działa. Po prostu firma Wobis mi go skleiła dokładnie z tego, co ja chciałem, a to było wszystko było absolutnie top na ówczesne czasy. To był kwiecień 98 roku. Dyski były największe, jakie były, czyli 3,9-gigowe. Najszybsze, jakie były, z podskazji ultrawide. Z najszybszym czasem transferu i dostępu, jakie znalazłem w katalogu. Największa RAM, jakie się dało wsadzić, 512. Najlepsza karta Asus, jaką można było znaleźć. Wszystko było najlepsze, tylko działać nie chciało. To w tej chwili jest to obiekt muzealny, to znaczy tak zwany zabytek klasy zerowej. No.
No ale cóż, ja mogę sobie, jestem w przededniu kupowania następnego potencjalnego zabytku klasy zerowej, tyle że za nieco wyższą sumę, bo zaproponowano mi 62 tysiące złotych, no to byłby w tej chwili Pentium 3 800 z czymś tam, może już 900 będzie, też karta Asus by została najprawdopodobniej, zresztą nie wiem, bo możliwe, że jakąś inną bym wsadził. Dysk 73-gigowy Seagate'a, czyli ta 10 tysięcy obrotów pod skazy Ultrawide 3. Jak myślę, to znowu wszystko za 62 tysiące zacznie zawieszać tak jak tamto. Jeszcze RAM będzie odpowiednio większy i tak dalej, no to będę ugotowany. Tak sobie pomyślałem, że komputer, który bym potrzebował, nie powinien mieć dysku obracającego się jako dysku C. On powinien mieć po prostu 4 GB RAMu, którego by program czytał jako dysk C. Nie, on by po prostu może nareszcie zaczął działać przyzwoicie. No przecież Photoshop pracuje czasami na ogromnym pliku wymiany. Zawsze ten plik zostaje pod postacią cegły po każdym zawieszeniu się komputera. Oczywiście musiałbym zapisywać, musiałoby być jakieś podtrzymanie powiedzmy tego napięcia na tym ramie, żeby mi to nagle nie zgasło w momencie, jeżeli nagle padnie prąd lub zawiesi się komputer. No ale to byłoby to chyba, co byłoby najlepsze. Na razie muszę zrobić pewną ilość obrazów, żebym miał co sprzedawać, no bo przecież muszę czymś skądś te 62 tysiące mieć. Ja je mam, ale jak je wydam, to ich nie będę miał.